W odcinkach 61 do 64 analizowaliśmy ruch harmoniczny prosty bez tłumienia. Jako przykład bardziej rzeczywistego układu, w którym tłumienie odgrywa rolę, wiemy, że każdy oscylator harmoniczny wychylony z położenia równowagi z czasem przestanie wykonywać drgania. Jest to związane z faktem, że w rzeczywistym układzie zawsze występują pewne siły oporu, które są odpowiedzialne za zanikanie drgań. I takim przykładem może być wahadło, które jest umieszczone w cieczy, na przykład w wodzie. Takie wahadło, które jest na sprężynie ciało, wychylone z położenia równowagi. Wiemy, że w powietrzu będzie drgało dłużej, aniżeli wtedy, kiedy jest zanurzone w wodzie. Jak wtedy wygląda równanie ruchu? Tutaj mamy przykład taki modelowy ciała na sprężynie, w którym występują siły oporu. A więc jakie tutaj wektory zostały zaznaczone? Mamy ciało na sprężynie wychylone z położenia równowagi. Oczywiście działa siła sprężystości w lewo. Ona powoduje przyspieszenie w lewo. Oprócz tego oczywiście siła oporu, która jest skierowana przeciwnie niż wektor prędkości. Jeśli wektor prędkości jest w prawą stronę, to wektor siły oporu będzie skierowany w lewo. Czyli ta siła oporu ma zwrot taki sam jak siła sprężystości. A więc równanie ruchu wygląda następująco. Ponieważ ta siła, która jest odpowiedzialna za właśnie tarcie, została przez nas, za opory ruchu, została zamodelowana za pomocą pewnej stałej, która zależy od tego, w jakim ośrodku znajduje się ciało, razy wektor prędkości, ma zwrot przeciwny niż prędkość, czyli im szybciej ciało porusza się w pewnym ośrodku, który mówimy, że jest ośrodkiem lepkim, tym większa siła tarcia będzie występowała i tym to hamowanie ruchu ciała będzie większe. A więc jeśli siła tarcia występuje, to w równaniu, które mamy dla takiego ciała na sprężenie, musimy włączyć jeszcze ten człon, który jest związany właśnie z tą siłą tarcia. Czyli poprzednio równanie ruchu dla ciała na sprężenie to było takie. Masa razy przyspieszenie równa się sile sprężystości, a teraz do siły sprężystości jeszcze dodajemy siłę, która jest związana właśnie z tym tarciem, czyli współczynnik zależny od tego, jakie właściwości ma ośrodek i razy prędkość, czyli razy pochodna położenia po czasie. Jeśli teraz przeniesiemy to równanie, przeniesiemy te dwa człony z lewej strony na z prawej strony na lewą, to otrzymamy takie równanie ruchu. Widzimy, że jest to bardzo skomplikowane równanie różniczkowe drugiego rzędu, ale jest też tutaj względem x, ale jest też pierwsza pochodna i jest również samo wychylenie z położenia równowagi. A więc bardzo duża trudność z punktu widzenia analizy tego równania. I teraz zróbmy takie podstawienie, żeby łatwiej było operować różnymi tutaj wielkościami. Podstawmy sobie za B przez 2M, czyli właściwości ośrodka przez masę tego ciężarka dzielone przez 2, że to jest pewien współczynnik, który oznaczymy sobie jako beta. Czyli wtedy to równanie będzie wyglądało następująco. Zmieniamy za B przez M, podstawiamy, że to jest po prostu 2 beta. Reszta się nie zmienia. Przypomnę tylko, że K przez M, dla tego układu, w którym mamy sprężynę o współczynniku sprężystości K i ciało o masie M, K przez M to jest kwadrat prędkości kątowej dla ruchu harmonicznego prostego. Jak teraz wygląda rozwiązanie równania ruchu dla takiego przypadku? Otóż to rozwiązanie wygląda następująco. Jest to funkcja, w której mamy część, która jest częścią periodyczną, tak jak dla zwykłego ruchu harmonicznego, ale proszę zwrócić uwagę, że tutaj w tej części, w argumencie tej funkcji pojawia się nowa prędkość kątowa, którą oznaczyłam jako omega prim i modyfikacją jest
to, co się dzieje przed tym, tą funkcją periodyczną. Mianowicie mamy amplitudę drgania, ale ta amplituda drgania jest pomnożona przez pewien czynnik, który jest funkcją wykładniczą malejącą z czasem, bo to jest e do potęgi minus beta t i to, jak szybko ta funkcja maleje, zależy od tego, jaki jest współczynnik beta, a przypomnę, że współczynnik beta to jest b dzielone przez 2m, czyli współczynnik charakteryzujący opór ośrodka i masę ciała na sprężynie. Jeśli teraz porównamy sobie, jak to rozwiązanie wygląda w stosunku do rozwiązania dla zwykłego oscylatora harmonicznego, to zobaczymy pewne, to będziemy mogli wyciągnąć pewne wnioski. Więc rozwiązanie dla zwykłego oscylatora harmonicznego to jest funkcja, która jest funkcją periodyczną. Amplituda tej funkcji ma stałą wartość. Częstość i okres są określone jako omega 0 i to omega 0 do kwadratu to jest k dzielone przez m, współczynnik sprężystości dzielone przez masę. To omega prim, które występuje w tym równaniu, czyli nowa częstość drgań, które pojawiają się wtedy, kiedy mamy tłumienie, to jest pierwiastek z kwadratu częstości drgań wtedy, kiedy tłumienia nie ma, dla tego konkretnego układu, minus beta do kwadratu, gdzie beta określa właśnie tłumienie ośrodka. Jak to rozwiązanie wygląda wtedy, kiedy porównamy z rozwiązaniem dla oscylatora harmonicznego bez tłumienia. A więc to, co jest zaznaczone tutaj, ta oscylująca funkcja, to jest ten fragment tego równania, które jest opisane za pomocą cosinus omega prim t plus phi. Natomiast obwiednia tej funkcji zaznaczona na czerwono, to jest to, co jest przed funkcją cosinus omega prim t plus phi, czyli to jest po prostu ten człon a razy e do minus beta t. A więc jak należy rozumieć rozwiązanie dla drgań harmonicznych z tłumieniem? Następująco. Mamy też oscylację, ale w pewnych warunkach, o tych warunkach za chwilę sobie powiemy, ale oscylacje te zanikają w czasie. Jak szybko zanikają, to zależy od tego współczynnika beta. Im większy jest ten współczynnik, tym szybciej zanikają. A ten współczynnik oczywiście wiąże się z właściwościami oporu ośrodka, no i zależy też od masy sprężyny. Jeśli teraz popatrzymy sobie na równanie, które opisuje, z jaką częstością drga ten układ, w którym jest tłumienie, to widzimy, że jeśli mamy sytuację taką, że jest współczynnik beta nieduży, ale różny od zera, czyli mamy tłumienie, to wtedy omega prim jest zawsze mniejsze niż omega 0, ponieważ omega prim to jest omega 0 do kwadratu minus ten człon związany z tłumieniem, a więc omega prim musi być mniejsze od omega 0, które jest równe, przepraszam, pierwiastek z k przez m tu powinno być. No i oczywiście to oznacza, że okres drgań w przypadku drgań tłumionych będzie większy niż T0, skoro omega prim jest mniejsze niż omega 0. To znaczy, że jeśli na tym wykresie zaznaczymy sobie okres drgań dla ruchu harmonicznego prostego, to będzie T0, to ten okres drgań dla tych drgań z tłumieniem jest oznaczony tutaj jako T prim i widać, że T prim jest większe od T0 rzeczywiście. To jest jedno z alternatywnych rozwiązań. Proszę zwrócić uwagę, że omega prim pod pierwiastkiem zawiera omega 0 kwadrat minus beta kwadrat. Co będzie, jeśli beta będzie równe omega 0? Jeśli beta będzie równe omega 0, to omega prim będzie równe 0. A co to oznacza? To oznacza, że w układzie nie będzie w ogóle drgań, nie powstaną drgania. Jeśli tak, to znaczy, że będziemy mieli do czynienia z tak zwanym ruchem aperiodycznym, czyli układ nie wykona ani jednego drgania, tylko będzie dążył do wychylenia z położenia równowagi, będzie dążyło do zera.
Może być jeszcze sytuacja taka, że to beta będzie większe aniżeli omega 0 i wtedy mamy jeszcze jedno rozwiązanie. Mówimy wtedy, że mamy układ, który jest przetłumiony. Tym się nie będziemy zajmować. Rozważmy teraz taki parametr, który charakteryzuje tłumienie. Ten parametr nazywa się logarytmicznym dekrementem tłumienia i wyjaśnimy sobie, na czym, co to jest za parametr, co on opisuje. Otóż jeśli wrócimy do tego wykresu, który pokazuje, jaka jest zależność x od t, czyli wychylenia z położenia równowagi dla ruchu tłumionego, to widzimy, że kolejne amplitudy maleją wykładniczo zgodnie z tym równaniem, które przed chwilą sobie zapisaliśmy. A więc jeśli teraz policzymy sobie logarytm ze stosunku kolejnych amplitud, to otrzymamy właśnie informację na temat tego logarytmicznego dekrementu tłumienia. Otóż okazuje się, że jeśli policzymy sobie logarytm ze stosunku amplitudy, którą układ ma dla chwili t i podzielimy tą amplitudę przez amplitudę po chwili t plus okres, a następnie zlogarytmujemy, to ten stosunek jest równy beta razy t. Dlaczego tak jest? Więc ten stosunek właśnie nazywa się logarytmicznym dekrementem tłumienia i on charakteryzuje właściwości tłumienne układu. A więc podstawmy. Za a od t podstawiamy amplitudę w chwili t, czyli a razy e do minus beta t. Za a od t plus t podstawmy amplitudę, ale po chwili o t dłuższej, czyli a razy e do minus beta t dodać t. No jeśli sobie wykonamy proste obliczenia, no to a razy e do minus beta t plus t to jest a razy e do minus beta t, co skróci się z tym, co mamy w liczniku i zostanie nam w mianowniku a razy e do potęgi minus beta t duże. Jak to przeniesiemy do licznika, to będziemy mieć e do potęgi beta t. Ale logarytm z e do potęgi beta t to jest oczywiście beta t, czyli po lewej stronie równania mamy lambda, właśnie ten logarytmiczny dekrement tłumienia, a po prawej stronie okres i współczynnik, który określa tłumienie tego układu. A więc logarytmiczny dekrement tłumienia jest tym większy, im większy jest współczynnik tłumienia beta i im większy jest okres drgań. Co jeszcze można powiedzieć na temat ruchu drgającego z tłumieniem? Można pokazać, jak wygląda energia mechaniczna w tym przypadku. Wiemy, że jeżeli jest ruch harmoniczny bez tłumienia, to całkowita energia mechaniczna jest wyrażona następującym wzorem. 1/2 współczynnik sprężystości sprężyny razy kwadrat amplitudy, a ponieważ amplituda dla ruchu harmonicznego prostego nie zmienia się w czasie, to jest to wartość stała. A więc wiemy dobrze, dla ruchu bez tłumienia mamy zasadę zachowania energii spełnioną. Natomiast jak jest tłumienie, to ponieważ amplituda maleje z czasem, jest zależna od czasu wykładniczo, to oczywiście jeśli podstawimy do wzoru na energię całkowitą tą amplitudę zależną od czasu, to otrzymamy równanie, które jest po prawej stronie, a więc widzimy, że ta energia od czasu zależy w ten sposób, że jest to stała wartość energii, taka sama jak odpowiada ruchowi, jak mamy wtedy, kiedy mamy ruch harmoniczny prosty bez tłumienia, ale razy jeszcze funkcja wykładnicza malejąca z czasem i współczynnikiem, który decyduje o tym, jak szybko ona z czasem zanika, jest współczynnik 2 beta, który określa tłumienie ośrodka. Czyli jeśli mamy ruch harmoniczny z tłumieniem, to całkowita energia mechaniczna nie zachowuje się, jest funkcją malejącą z czasem, co nas nie dziwi, bo zawsze wtedy, kiedy występują siły tarcia, to mamy do czynienia ze stratą energii i w związku z tym wyjściowa energia musi z czasem maleć. Dziękuję bardzo za uwagę.